ogarnąć. W związku z czym tradycyjnie na Facebooku rozpoczniemy. Witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy chcą ten wieczór spędzić właśnie z moją muzyką, z tym, co tworzę, tym, co również i przeżywam, bo to, co powstaje, to są przeżycia. To jest coś, co utwory pisze życie, tak? Rozpocznę modlitwą świętego Patryka, tak jak pierwszy koncert, który online nadawałem. Pamiętacie, tak skulony bardzo mocno, jak na strychu niektórzy pisali. No więc modlitwa świętego Patryka. W sercu tego, który myśli o mnie. Bądź w oczach tego, który patrzy na mnie. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Bądź ze mną we mnie. Przede mną, Jezu, bądź w nas. Bądź w uszach tego, który mnie słucha. Bądź w ustach tego, który mówi do mnie. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Bądź ze mną we mnie, ze mną przede mną. Jezu, bądź w nas. Jeszcze raz wszystkich nowo pojawiających się, witajcie wszyscy. Wszystkich gorąco Was przytulam do swojego serducha i cieszę się, że jesteście i że chcecie spędzić ten wieczór. To była modlitwa świętego Patryka. To była modlitwa, która niech nas połączy, niech przez tę chwilę, tę godzinę, czy trochę ponad godzinę, przez spóźnienie, przez tę godzinę, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli jako jedność i żebyśmy razem w nadziei, że tak powiem, trwali. Słuchajcie, mamy Wielki Post i o tym nie należy zapominać.
Wielki Post zupełnie inny niż te, które znamy dotychczas. I GPS, czyli utwór z pierwszej płyty GPS na niebo z 2017, niech nas nakieruje. Człowieku, szukasz drogi, ciemno jest i ciężko jest, stałości ci brak i siły ci brak, biegasz to tu, to tam i gubisz dar. Miejsce ciszy w sobie znajdź, dotknij Chrystusa ran, w cierpieniu z Nim trwaj, zmartwychwstałym życie masz. Człowieku, ktoś Ty powiesz, to ja. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Zatrzymaj się, zapal światło w sobie, uwierz. Proszę o zaufania dar. Proś o zaufania dar. Witam, witam jeszcze raz wszystkich. Jakbyście mogli, to powiadomcie na Facebooku, że na YouTubie nie ma, bo no, coś mi nie wyszło. Nie jestem znawcą, jak to zrobić. Nie mam jakoś tak pomocników, którzy by podpowiedzieli. A myślałem, że już wszystko ogarnąłem w tygodniu poprzedzającym niedzielę. No a się okazało jednak ząg. Także na YouTubie mnie nie ma, na Facebooku jestem. Witajcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać i tak do końca niech to trwa.
Słuchajcie. Chciałem powiedzieć, że ten Wielki Post jest inny, to już mówiłem, że nasze rozmyślanie i rozważanie jest inne. Dzisiaj do głowy mi przyszła myśl, którą na Facebooku udostępniłem, że to jest idealny czas dla tych, którzy wcześniej myśleli sobie, że nie mogą wziąć ślubu, bo nie mają kasy, muszą pozbierać. Otóż no, tylko 5 osób w kościele może być. To jest raz, prawda? 2, żadnych zgromadzeń, czyli wesela, no nie powinno się i nawet nie trzeba i no, jest niewskazanym robić teraz. No to idealny czas na naprawę swojego życia i obudzenie się. Słuchajcie, Niewierny, wierny to utwór, który powstał w 98 roku. On znajduje się na mojej pierwszej płycie, tak samo jak ten poprzedni utwór. Kto zna, niech śpiewa razem ze mną. Niewierny Tomasz chce dotknąć twych ran, jak niewierny Tomasz chce uwierzyć, jak niewierny Tomasz chce dotknąć twych ran, jak niewierny Tomasz chce uwierzyć. Tak trudno mi uwierzyć, że ty tu jesteś, choć jestem, choć klęczę, to brakuje mi ciebie. Jak niewierny Tomasz chcę dotknąć twych ran, jak niewierny Tomasz chcę uwierzyć, jak niewierny Tomasz chcę dotknąć twych ran, jak niewierny Tomasz chcę uwierzyć. Tak trudno mi uwierzyć, ja potrzebuję słów, skąd je brać? Potrzebuję pocieszenia, a mam wyrzucenie. Jak niewierny Tomasz chcę dotknąć twych ran, jak niewierny Tomasz chcę uwierzyć, jak niewierny Tomasz chcę
chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Trudno mi uwierzyć. Pomóż mi usłyszeć twój głos, poczuć dotknięcie twoich dłoni. Pomóż odczuć pocieszenie. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Jak niewierny Tomasz, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny Tomasz, chcę uwierzyć. Witam wszystkich, którzy w międzyczasie doszli. Serdecznie witam. Ja 3 tygodnie temu tak pomyślałem sobie, że no cóż, nie będę robił koncertów na żywo, w sensie gdzieś jechał, ponieważ nie można. W związku z czym, dlaczego nie zrobić koncertów online? Po to, żeby po pierwsze siebie wzmocnić w nadziei ufności, jak i wam, kochani, również tej nadziei trochę wlać, mając nadzieję, że wam to pomoże. Kolejny utwór to właśnie o miłosierdziu. Jezu, ufam Tobie. Też z pierwszej płyty. Utwór dla mnie taki, no, jeden z ważniejszych, tak? Bo cieszę się, że jest miłosierdzie. I cóż, no, trzeba ufać, a z ufnością wszystko przyjdzie i nam będzie łatwiej zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. Mówisz, to ja jestem, lecz wiatr prosto w oczy wieje mi. Mówisz, nie lękaj się, dalej, to ja jestem, lecz czasem
zaczynam gubić się. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Tak bardzo chcę, Jezu, ufać Ci. Tak mocno, Jezu, ufać Ci. Miłosierdzie Twoje czuć każdego dnia. Słyszę, nie bój się. Słyszę, to Ty jesteś, Jezu, ufam Ci. Wiatr przestaje wiać, bo jesteś Ty. Słyszę, nie lękaj się. Słyszę, to Ty jesteś, Jezu, ufam Ci. Ty odnajdujesz mnie. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Tak bardzo ja, Jezu, ufam Ci. Tak mocno, Jezu, ufam Ci. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Miłosierdzie Twoje czuję każdego dnia. Witam, witam jeszcze raz wszystkich, którzy dochodzą, bo cały czas widzę, że pojawiają się nowi oglądający. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Te koncerty są dla Was, dla mnie, po to, żeby tchnąć trochę nadziei, trochę wiary, trochę ufności w to, że będzie dobrze. Na pewno będzie dobrze. Jest taki utwór na nowej płycie mojej, która została wydana w edycji Świętego Pawła i tam można tą płytę nabyć, jest utwór Dzień. Tam jest napisane, że autor jest nieznany, bo nie ma pewności, kto tym autorem jest. Dzień to jest utwór, który idealnie wkomponowywuje się w czas Wielkiego Postu. A każdy z nas budzi się rano i ma takie pełne nadziei serce, że dziś będzie dobry, będzie pomagał. Natomiast wieczorem okazuje się różnie. Rano, mówię, jak celnik Zacheusz będę rozdawał, jak Szymon będę nosić krzyże innych, jak Weronika będę ocierać twarze. Mówię, jak Szczepan dam się kamienować, jak Jezus na krzyżu będę przebaczać, jak Franciszek będę kochać.
wieczorem spoglądam w lustro i widzę Adama, który dopiero co zjadł owoc, Kaina, który dopiero co zabił Judasza, który dopiero co zdradził. Widzę Piotra, który dopiero co się zaparł, Piłata, który dopiero co obmył ręce, Judasza, który dopiero co zdradził. I zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce, zasypiam na mokrej od łez poduszce. A w nocy przychodzi Jezus i pyta, a w nocy przychodzi Jezus i pyta, miłujesz mnie? Miłujesz mnie? Czy mnie miłujesz? Powiadomcie, kogo trzeba, że na YouTubie nie ma, ponieważ się nie udało. Jestem na Facebooku, to powiadomcie, poinformujcie tam, że, no, że to nie jest możliwe na YouTubie. Coś może następnym razem, ale nie dziś. Witam jeszcze raz wszystkich, którzy dotarli dopiero teraz na tę transmisję. Utwory, które poleciały, to utwory, które były z płyt fizycznych, z płyty GPS na niebo, jak i z płyty Nie wątp. Natomiast dzisiaj będzie trochę niespodzianek, tak jak i w poprzednich koncertach. Będą również utwory, które powstały dwa tygodnie temu, jak i w tym tygodniu. Oto pierwszy z nich. Tytuł tej piosenki był w zeszłym tygodniu zaproponowany przez słuchacza. Wołanie. Jak kiedyś ty w ogrójcu, tak dzisiaj ja modlę się i drżę. Strach i lęk, krople potu zalewały ciebie jak dziś mnie. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Thank you.
Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Wołanie. Tytuł zaproponowany przez Józefa w zeszłym tygodniu podczas koncertu online. Jakoś tak, no nie wiem, mi jest dobrze z wami. Mam nadzieję, że wam jest dobrze ze mną przez te niedzielne wieczory wyjątkowe. Witam wszystkich, którzy się pojawiają po drodze. Maryja dla mnie jest bardzo ważna. Modlitwa różańcowa dla mnie jest bardzo, bardzo ważną modlitwą i codziennie z całą rodziną klękamy o 20:30 i mówimy różaniec. Dlatego teraz słowami Matki Teresy z Kalkuty zaśpiewamy Królowo Różańca Świętego. Świętego, ukaż Twoją moc nam, którzy klęczymy przed Tobą w modlitwie. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Świętego, ukaż Twoją moc nam, którzy klęczymy przed Tobą w modlitwie. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Udziel łaski nam, której potrzebujemy. Królowo Różańca Świętego, pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy Cię. Pozdrawiamy Cię. To był utwór z pierwszej płyty GPS na niebo. Królowo, do słów Matki Teresy z Kalkuty. Witam kolejne osoby. Proszę, jak tylko możecie, powiadomcie na Facebooku, że na YouTubie jest nieaktywne. No, nie wyszło mi, nie wiem jak to zrobić. Także powiadomcie tam, żeby było jasno i klarownie, żeby ci, którzy poszukują, bo wysyłałem linki, tam nic nie działa. Także cieszę się, że tutaj
poszczególne pojedyncze osoby dochodzą. Cieszę się, że jesteście. Teraz będzie drugi utwór pod tytułem Ufność. Wcześniej było Jezu, ufam Tobie, teraz ufność. Tak jak mówiłem, miłosierdzie Boże jest bardzo ważne. Ufność jest bardzo istotna i bardzo ważna, a utwór Ufność, który za chwileczkę zagram, no powstał w takich bardzo nietypowych okolicznościach. Ja na co dzień jestem przedstawicielem handlowym. Pracuję jako przedstawiciel firmy budowlanej i również jeżdżę na różne takie pomiary na budowy. No i tam podczas jednego z takich pomiarów grożono mi i ja wręcz roztrzęsiony wyszedłem z tego spotkania i no i powstał utwór. Utwór dla mnie, tak jak mówię, bardzo osobisty. Gdy ktoś powie słowo złe, Ty mów, Jezu, ufam Tobie. Kiedy będzie bardzo źle, mów, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz z serca mu, nic nie może Ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz z serca mu, nic nie może Ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Nie myśl, co inny myśli. Mów, Jezu, ufam Tobie. Nie myśl, co inny miał na myśli. Mów, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufasz z serca mu, nic nie może Ci się stać. Powtarzam tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Jak zaufasz z serca mu, nic nie może Ci się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Już jest dobrze, nie boję się. Mówię, Jezu, ufam Tobie. Chciałbym, by zawsze było tak. Chcę mówić, Jezu, ufam Tobie. Jak zaufam z serca mu, nic nie może mi się stać. Powtarzaj tylko, Jezu, ufam Tobie. Powtarzam w kółko. Jak zaufasz z serca mu,
nie może ci się stać. Powtarzaj tylko: Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj w kółko. Witam kolejne osoby, które dochodzą. Cieszę się, że jesteście. Te niedziele są dla mnie, dla was, po to, żeby wzmocnić wiarę i nadzieję. A teraz utwór, który powstał w tym tygodniu. Może nie tyle cały utwór, tylko muzyka, ponieważ wiersz... Wiersz to napisałem w 98 roku. Mam taki zeszyt, w którym gromadzę te wszystkie takie swoje papierowe wypociny. No i do niego dotarłem w tym tygodniu tej narodowej kwarantanny. I pasuje do tej sytuacji, jak i wszystkie utwory, które gram. Cieszę się, że jesteście. Powiadomcie na Facebooku, że na YouTubie nie ma tej transmisji, którą planowałem. Może za tydzień. I kolejny cios mocniej ukrzyżuj, głośniej na krzyż. Wciąż nieustannie wbijam ci gwoździe, biczuję cię. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. A ty mówisz: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. A ty mówisz: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pokora. A ja pluję, popycham i szydzę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A
ja pluję, popycham i szycę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szycę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. A ty nic nie mówisz, cisza, pokora. A ja pluję, popycham i szycę. Jezu, przebacz mi, bo nie wiem, co czynię. Przebacz mi. Premiera. Premiera to była, wiersz powstał w 98, muzyka w zeszłym tygodniu. Trzy kropki, taki jest tytuł. Podczas tych koncertów grałem również, tych poprzednich, grałem również utwór księdza Sylwestra Gaworka. Pragnę i bardzo chciałbym go zagrać również dziś. Daj mi poznać. Daj im poznać, daj mi poznać. I witam kolejne osoby, które dochodzą. Cieszę się, że jesteście. Gdy twarze ludzi będzie smagał huraganowy wiatr, gdy ogłuszy ich grom z nieba i oślepią pioruny, gdy ulewny deszcz zamieni się nagle w powódź, daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Pozwól im usłyszeć twój głos. Gdy trzęsienie ziemi powalą domy, gdy tsunami zatopią miasta i wsie, gdy susze wypalą ostatnie źdźbła, daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Pozwól im dostrzec twoją obecność.
świat zapłonie ogniem nienawiści, gdy morderczy szał zakwitnie na ziemi, gdy krwawe wojny uśmiercą miliony. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać, że nie jesteś wcale daleko. Daj im poznać, że jesteś całkiem blisko. Daj im poznać, że jesteś obok nich. Pozwól im poczuć twoją miłość. Daj im poznać. Słowa ksiądz Sylwester Gaworek, który wydał tomik wierszy w grudniu 2019. I jeden z tych właśnie wierszy to ten, do którego muzykę udało mi się napisać. Wiele słów takich miałem i stwierdzeń. Może zajmij się bardziej rozrywkową muzyką, to będziesz robił karierę. Ale ja kariery nie muszę robić. Ja czuję tą potrzebę ewangelizacji. To jest potrzeba dla mnie, mam nadzieję, że również i dla innych. Dalej było może trochę żywsze utwory. Graj, komponuj. Ale ja chcę być sobą w tym, co chcę wam przekazać. Ja czuję tak i tak też to przekazuję dalej. Cieszę się, że jesteście ze mną. Zapraszam również i za tydzień, bo też pewnie coś wymyślę. Znowu powalczę, bo tak jak mówiłem, moim menadżerem jest Pan Bóg. Pan Bóg poddaje mi mnóstwo pomysłów, ale niekoniecznie mówi, jak to zrobić. Ja myślałem, że na YouTubie to pójdzie tak, a się okazało, że niekoniecznie. Kolejny utwór z nowych, bo ja tak przeplatam. Wiedza. To jest utwór, to taka moja ciekawość i bardziej taka chęć zaspokojenia tej mojej ciekawości. Chcę wiedzieć, czy podoba ci się to, co robię, a jeśli nie, podpowiedz proszę, by mnie zbłądził. Tyle dróg przede mną rozciąga się każdego dnia, którą wybrać mam. Wydaje się, że ta będzie prosta. Wydaje się, że ta będzie prosta. Wydaje się. Odpowiedz na to mi proszę, gdy złożę.
przypomnij proszę, gdy cierpliwość kończy się. Tyle dróg przede mną rozciąga się każdego dnia, którą wybrać mam. Wydaje się, że ta będzie prosta. Wydaje się. 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 Czasami pytam Pana Boga, czy to, co robię, to jest bardziej Jego, czy moja wola? I czy Jemu się to podoba? Ale jakoś odpowiedzi jeszcze brak. Już grałem w zeszłym tygodniu utwór, który jest na podstawie słów papieża Franciszka. No mnie osobiście on gra bardzo mocno w tych dniach. Dlatego ośmielę się przedstawić ten utwór również i dziś Wam, a być może jest ktoś ze słuchających, kto nie był w zeszłym tygodniu i tego utworu nie słyszał. Ci, co byli, mogą się włączyć w ten jakże krótki, powtarzający się co chwila refren Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy wyjdę na zewnątrz, jak się znów spotkamy, zakupy z rodziną będą jak wakacje. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy kawa w barze, uściski i bieganina powrócą do naszego życia. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy to, co się teraz dzieje, będzie wspomnieniem. Kiedy nasze zwyczajne życie będzie jak prezent, nieoczekiwany i piękny. Myślę o dniu. Myślę o dniu. Myślę o dniu, kiedy pokochamy wszystko, co
co dotąd wydawało się oczywiste, kiedy będziemy wdzięczni za każdą sekundę. Myślę o dniu, myślę o dniu, myślę o dniu, myślę o dniu. Myślę o dniu, myślę o dniu, myślę o dniu. Na podstawie słów papieża Franciszka to powstało. A teraz myślę, że wszyscy mają jakieś prośby, więc utwór, który rzadko gram, z nowej płyty, to jest tak, że te nowe płyty, nowa płyta, nie wątp, ja tam gram z Bogdanem Żywkiem, który gra na pianinie, na gitarze drugiej, ale również gram z Anią Bojas, która gra na skrzypcach. No i to jest ubogacenie, natomiast tutaj no, ja sam. Prośba. Każdy dzień niesie ze sobą tyle dobrych chwil. Nie myśl więc ciągle i ciągle o tym, co nie udało się. Ty naucz się, jak cieszyć się, jak wypędzać wszystko złe. Ty naucz mnie, jak ufać ci, jak znosić każdy trud. Ogarnij mój świat, przytul mnie tak, bym poczuł, żeś mi brat. Ochroń mnie, uratuj, gdy zaatakuje zły. Ty naucz mnie, jak cieszyć się, jak wypędzać wszystko złe. Ty naucz mnie, jak ufać ci, jak znosić każdy trud. Ogarnij mój świat, przytul mnie tak, bym poczuł, żeś mi brat. Ochroń mnie, uratuj, gdy zaatakuje zły. Każda chwila w życiu może piękna być. Dbajmy więc o to, by w sercu dobre myśli mieć. Ty naucz mnie, jak cieszyć się, jak wypędzać wszystko złe. Ty naucz mnie, jak ufać ci, jak znosić każdy trud. Ogarnij mój świat, przytul mnie tak, bym poczuł, żeś mi brat. Ochroń mnie, uratuj, gdy zaatakuje zły. Ty naucz mnie, jak cieszyć się, jak wypędzać wszystko złe. Ty naucz mnie, jak ufać ci, jak znosić każdy trud. Ogarnij mój świat, przytul mnie tak, bym poczuł, żeś brat. Ochroń mnie, uratuj, gdy
zaatakuje zły. Prośba. Ja chciałem powiedzieć, że no cóż, zakończę utworem Nie wątp, czyli tytułowym utworem mojej drugiej płyty. Ja powiem tak, i płytę GPS na niebo, i płytę Nie wątp można nabyć u mnie, ale tą drugą płytę szczególnie można nabyć również na stronie edycji Świętego Pawła, która tą płytę wydała. Także zachęcam, również i płyty winylowe są jednej i drugiej, jednego i drugiego tytułu. A teraz tytułowa, Nie wątp, dla każdego, również i dla mnie. Cieszę się, że kolejne osoby się pojawiają. Bardzo przepraszam, na YouTubie transmisja nie wyszła. Nie wiem, technologia mnie po prostu przygniotła. I to mocno. Może za tydzień się uda. Mam taką nadzieję. A teraz zachęcam do śpiewania ze mną utworu Nie wątp. Skrywasz się, Panie, chowasz przede mną, zostawiasz sygnały, lecz ja nie wszystkie dostrzegam. Siedzę i myślę, czy Ty słyszysz mnie, czy widzisz, czy jesteś. Zastanawiam się, proszę daj, proszę daj znaleźć się, albo Ty. Albo Ty zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się. Albo Ty zawołaj mnie. Myślę sobie, nie moja wola, lecz Twoja niech dzieje się. Ty najlepiej wiesz, co dla mnie dobre jest, więc niech to dzieje się. Proszę daj znaleźć się, albo Ty. Ty zawołaj mnie, proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie, proszę daj. Proszę
proszę daj znaleźć się, albo ty, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Proszę daj znaleźć się, albo ty zawołaj mnie. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam za tydzień. Za tydzień godzina 19. Na pewno na Facebooku będę. To mogę obiecać. A czy na YouTubie to zobaczę. No nie wyszło tym razem. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i dobrego tygodnia.